Tu i Teraz Podcast. Medyczny felieton na temat otaczającego nas świata. Przed mikrofonem Maciej Latos. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Tu i Teraz. Drugi sezon, przypominam. Konferencja naukowa anestezjologiczna, wielowymiarowość w intensywnej terapii od narodzin do śmierci. Bardzo ciekawe doświadczenia, bardzo burzliwa dyskusja, szczególnie na podłożu wizerunku pielęgniarki i pielęgniarza, prawa, tego jak mamy się zachować w niektórych sytuacjach. Naprawdę było warto pojechać, warto było być na tej konferencji, warto było słuchać wspaniałych prelegentów i warto po prostu było brać udział w takim wspaniałym, niedzielnym wydarzeniu. Po konferencji poprosiłem słuchaczy, moich przyjaciół, kolegów, aby wypowiedzieli się na temat tego, jak oceniają taką konferencję, bo przez materiał, który był zaprezentowany, no, na pewno zrodziło się wiele refleksji. I w tym odcinku właśnie zapytałem trzy osoby, które podzieliły się swoimi przemyśleniami. To kolejno Marta Moskal, którą na pewno wiele osób zna, blogerka, dosyć aktywna na Instagramie, również gość mojego podcastu w odcinku 12, mówiła o intensywnej terapii pediatrycznej i tym też Marta zajmuje się na co dzień, a jednocześnie jest prezesem koła naukowego, które właśnie tą konferencję przygotowało dla wszystkich obecnych. Także Marta jako organizator i główny mózg całej operacji powie nam trochę o tym, co się udało, co się nie udało, jakie ma plany na przyszłość. Następnie zapytałem Angelikę, którą poznałem właśnie na tej konferencji, a znaliśmy się wcześniej wirtualnie właśnie poprzez media społecznościowe. Bardzo miła, serdeczna i pozytywna studentka pielęgniarstwa, która również jest moją słuchaczką wierną, za co jeszcze raz bardzo jej dziękuję i również tymi swoimi przemyśleniami zgodziła się z nami podzielić. I ostatnia, trochę dłuższa wymiana zdań z Konradem, który również był gościem dwóch odcinków mojego podcastu. Konrad, pielęgniarz anestezjologiczny pracujący na bloku kardiochirurgicznym, towarzyszył mi podczas tego wydarzenia od samego początku. Wymienialiśmy na bieżąco swoje doświadczenia i przemyślenia. No i na samym końcu po konferencji również zgodził się ze mną chwilę porozmawiać, także te trzy nagrania w tej dzisiejszej audycji poniedziałkowej podcastu Tu i Teraz. Posłuchajmy zatem. No i jesteśmy właśnie po konferencji TIVA 2019. Ze mną Marta Moskal, główny pion dowodzenia tej konferencji. Cześć Marto. Cześć Maćku. Cieszę się, że chwilkę znalazłeś po tej konferencji, bo widzę i słyszę, że głos zabiegany, znaczy cały czas dużo się dzieje, mimo że konferencja dobiegła końca, to jednak do ogarniania jest dużo. Jakie wrażenia? No cóż, o wrażeniach ciężko mówić jeszcze dzisiaj, bo jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo, ale no, to jest piąta konferencja, to mówi samo za siebie i myślę, że jak najbardziej... No mogę powiedzieć już, że jest zorganizowana z sukcesem, że ludzie piszą już do mnie wiadomości prywatne, że było fajnie, że im się podobało, że było ciekawie. Przede wszystkim myślę, że byli bardzo, bardzo ciekawi i różnorodni prelegenci. Już powiedziałam, że musimy częściej prawników zapraszać, to będą ciekawe dyskusje. No myślę, że oby tak dalej, nie? Bo tak obserwując Instagrama, wczoraj widziałem, że bardzo dużo osób z całej Polski przyjechało na konferencję, zwiedzało ostro Warszawę i dzisiaj również z wielkimi pakunkami zmierzali z dworca centralnego, więc wydaje się, że faktycznie konferencja cieszy się dużym powodzeniem. No i samo to, że na samym początku już konferencji media społecznościowe zalały zdjęcia, prawda? Więc wydaje się, że jest dobrze. I w twojej ocenie, czy ta konferencja, myślisz, wniesie coś wartościowego do naszego zawodu? Tak, myślę, że tak, dlatego że
Nie był to tylko jeden głos. Jak widziałeś, byli tam i lekarze, i pielęgniarze, pielęgniarki, ale także prawnicy, dlatego z różnych stron było dużo różnych bodźców, różnych dyskusji i rozmów. Ja też widziałam na przerwach, jak ludzie naprawdę tak żywiołowo ze sobą dyskutowali na tematy, które były wcześniej poruszone. Przede wszystkim problem transplantologii w Polsce jest ogromny, bo jak wiemy, narządów brakuje u dzieci, a ja akurat siedzę w dzieciach, to po prostu strasznie kuleje, dlatego uważam, że warto poruszać jak najwięcej takich tematów, bo mamy mnóstwo konferencji. Mamy przede wszystkim konferencję anestezjologiczną, która będzie w tym roku w Karpaczu. Karpaczu? Tak, nie mylę się, jadę tam. No i tam jest mnóstwo też wykładowców, którzy będą mówili merytorycznie o tym, co jest nowego w tlenoterapii, w czymś tam jeszcze. A my w tym roku skupiliśmy się, zauważ, na różnych prawnych aspektach i tego typu rzeczach, takich, żeby podwyższyć świadomość troszeczkę też tego naszego zawodu i to, ile my możemy i co możemy. No, wyszło to jak wyszło, sam zresztą wiesz. Myślę, że też jest coś na pewno do poprawienia, ale generalnie ja jestem zadowolona. Zawsze, jeszcze jak ja organizowałem te konferencje, to faktycznie tego czasu na dyskusję zawsze jest mało, to na każdej konferencji zresztą. No i wydaje mi się, że tutaj te dyskusje, które w zasadzie po każdym wykładzie się pojawiły, wydaje mi się, że świadczą też o tym, że ludzie są naprawdę żywo zainteresowani i wielokrotnie niedoinformowani o pewnych rzeczach. I jeszcze ostatnie może pytanie w takim razie. Czy są plany już na kolejny rok? Bo myślę, że jeśli takie zainteresowanie było w tym roku i w poprzednich, to czy w takim razie już będziecie zaraz działać nad następną konferencją? No słuchaj, no ja kończę ten uniwersytet, ale no niestety, bo niestety, ale kończę. Ale wiem, że naprawdę zostawiam za sobą naprawdę duży i dobry zespół, bo w tym roku był zespół. Ja głównie koordynowałam ludźmi, a naprawdę ludzie zrobili ogromną pracę w tym kole nad tym, żeby ta konferencja tak wyglądała, jak wygląda i mam nadzieję, że będą to kontynuować. Ja wiem, że oni już chcieliby i że już każdy ma jakiś tam swój pomysł na to, co będzie w przyszłym roku, więc myślę, że po wakacjach się spotkamy, usiądziemy, nawet ja przyjadę, dlaczego by nie, i będziemy dyskutować, co dalej. Dobra, to z tego miejsca jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję, życzę powodzenia w kolejnych, bo na pewno będziesz wspierać młodszych kolegów, no i samych sukcesów. No to ja Ci gratuluję wykładu, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. No i jesteśmy po konferencji. Udało mi się już złapać drugiego uczestnika tej konferencji i też moją słuchaczkę, za co jej bardzo dziękuję. Angelika z nami, oczywiście oznaczymy ją na Instagramie, żebyście wiedzieli, kto to jest. Angelika, jak wrażenia po konferencji? No powiem Ci, z racji tego, że też chcę jakby iść na intensywnej terapii, to dla mnie było takie to no, bardzo budujące też, prawda, i rozwijające. Wszystko, wiesz, bardzo ciekawe i tak naprawdę no wielkie wow. Bo tematy ogólnie były bardzo różnorodne. I wydaje mi się, że faktycznie, jak rozmawiałem z Martą, że chyba nasze środowisko naprawdę są ludzie, którzy są ciekawi, nie? No myślę, że jak najbardziej. No w końcu to jest, wiesz, no środowisko jednak bardzo różnorodne, prawda? Pielęgniarstwo ma naprawdę wiele barw. Czy jest jakiś szczególny wykład, który zapadnie Ci w pamięć? Albo drugie pytanie, czy myślisz, że taka konferencja zmienia coś w życiu zawodowym czy życiu studenckim, w myśleniu o pewnych rzeczach? To może zacznę od tego drugiego pytania. Myślę, że jak najbardziej zmienia, no tak na swoim przykładzie też, bo jestem studentką pierwszego roku pielęgniarstwa i jakby no fakty, że tak już wspomniałam, no jest to rozwijające. Można jakby poznać tą, chociażby tutaj tą intensywną terapię i anestezjologię tak bardziej od podszewki i jak najbardziej to daje dużo. A co do tego jeszcze... Który wykład? Czy jest jakiś szczególny wykład, który Ci zapadł w pamięć? Wiesz co, no bardzo zapadł mi na przykład właśnie w pamięć wykład o śmierci mózgu, o stwierdzeniu tej śmierci mózgu, bo faktycznie to jest taka procedura, no bardzo taka budząca wiele emocji, prawda? Czyli co, widzimy się za rok? Myślę, że jak najbardziej. Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. No i dobra, i ze mną Konrad, który miał okazję być gościem w moim podcaście. Gadaliśmy wtedy o kardiochirurgii, gadaliśmy również o wizerunku, będąc w Norwegii razem z Panoramixem. A dzisiaj chciałem chwilę z Tobą pogadać o refleksjach na temat konferencji, no, która w tej krótkiej rozmowie pewnie będzie też przyczynkiem do tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Jak tam wrażenia?
Ja na pewno zauważyłem takie duże oddanie tych wszystkich prelegentów i widać w nich dużą pasję w tym, czym się na co dzień zajmują. I też to, że są chętni do dzielenia się tą wiedzą też w nieszablonowy sposób, do takiego zarażania swoją pasją, co jest też szalenie istotne. Konferencja była poświęcona głównie zagadnieniom intensywnej terapii i też duży nacisk postawiono na dawstwo narządów, w jaki sposób wyglądają te procedury i optymalizacja pacjentów, ale też z drugiej strony jakby takie odzyskiwanie zasobów intensywnej terapii, o takie ostrożne działanie i propagowanie protokołów terapii daremnej po to, żeby była większa świadomość tej sytuacji i żeby zespoły jakby miały świadomość, że można coś takiego wprowadzić i jakie są jakby obowiązki, konsekwencje, jak powinno się to prowadzić. No i też to wszystko jakby ma na celu dobro pacjenta, żeby nie eskalować tej terapii i tak jak było też powiedziane, żeby nie doprowadzić do skrajnych sytuacji, gdzie po prostu dochodzi do profanacji zwłok. No tak, tak, to takie stwierdzenie faktycznie zostało użyte. Ja mam już taką właśnie refleksję a propos programu, ale tak ogólnie, że była to konferencja studencka, niemniej jednak o bardzo dużej renomie, jak się okazuje, bo ludzie z całej Polski przyjechali, a prelegenci byli naprawdę wyśmienici. Okazuje się, że na konferencję studencką zaprasza się naprawdę znamienite autorytety. Trochę może mi zabrakło więcej tematów, które by poruszyli studenci, ale wydaje mi się, że prelegenci tak fajnie do tego podeszli, że studenci, którzy byli na sali i również już praktycy, no mogli wynieść z tego bardzo dużo dobrego dla siebie, no nie? Że to było faktycznie skierowane stricte do studentów, co też było widać jakby zaangażowanie. I to, co mi się bardzo też podobało, że studenci i w ogóle ludzie będący na tej konferencji nie bali się pytać, nie? Tak, to masz rację, to faktycznie można powiedzieć, że rzadko się zdarza. Może też to, że to była konferencja studencka, właśnie było przyczynkiem do tego, ponieważ jak się obserwuje konferencje, powiedzmy, samych profesjonalistów, ciężko jest niektórym zadać pytania, są wyrobione pewne autorytety, trudno też w jakiś sposób podważać pewne rzeczy albo pytać o rzeczy niewygodne. Tutaj... Albo oczywiste, nie? Tak, dokładnie. Tutaj nie było też takiej bariery, co było może faktycznie takim powodem, że tych pytań było wiele, były bardzo trafne i były też często takim zaczynem do dalszej dyskusji. Tutaj zwłaszcza te elementy prawne stały się takim języczkiem uwagi, gdzie powstało wiele takich kontrowersji, o wielu rzeczach można było się dowiedzieć i też jak pewne środowiska patrzą na siebie nawzajem, co czasem budziło tutaj duże kontrowersje i mam nadzieję, że to są jakby opinie pojedynczych osób, a nie opinie całego środowiska. Widać, że jest parcie na to, że faktycznie, zwłaszcza w intensywnej terapii, często mówi się o tym, że musimy, ale też de facto to się dzieje, że działamy w tym zespole interdyscyplinarnym i że tutaj jeden bez drugiego nie istnieje i osiągnięcie założonych celów byłoby bardzo trudne. I co też powiedział dr Kosun, że tutaj nie ma jakby zamkniętych takich światów, tylko one często się nachodzą i powstają tak zwane zakładki. No, im cięższy pacjent, tym te zakładki wiadomo większe. No, tutaj też duży nacisk postawiono może też na następne, jakby pomysł na następne tematy, na następne konferencje, w jaki sposób komunikować się w zespole, żeby to było efektywne, bo jak wiemy, no mamy różne charaktery, w różny sposób reagujemy zwłaszcza na sytuacje stresowe, kryzysowe i też został postawiony taki punkt ciężkości na tą komunikację i tutaj też duże pole do popisu dla układających programy czy jakichś decydentów, którzy sprawują nadzór nad programami nauczania, że kształcenie w umiejętnościach miękkich jest szalenie istotne. Raz, że ta wiedza jakby stricte medyczna, zawodowa, ale też te umiejętności miękkie, sposób w jaki się przekazuje informacje, sposób w jaki się porozumiewam między sobą, jest szalenie istotny. Ale też tutaj co wyszło bardzo fajnego, bo tak się zastanawiam, jak nawet ja wybieram sobie konferencje, na które chcę sobie pójść i w nich uczestniczyć, to się wydaje, że gdyby, myślę, że
tak by było w moim przypadku, nie wiem jak ty, co ty na ten temat sądzisz, że gdyby konferencja była stricte z założenia, komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym, to ja bym na nią nie poszedł. Nie? To masz rację, bo powiem ci, raz się spotkałem z takim, sam się na tym złapałem, bo była konferencja u mnie na uniwersytecie i tak dość krytycznie podszedłem do jej planu, zwłaszcza tam paru wykładów odnośnie komunikacji i tam jakieś informowanie pacjenta i tak dalej. Mówię, no dobra, przeżyję, to jest to tam gdzieś w środku, także będzie bezboleśnie. Przy czym po fakcie był to jeden z najlepszych jakby prelegentów, jedna z najlepszych prezentacji, jedna z najlepszych sytuacji, jakie tam spotkałem na tej konferencji, gdzie dużo się dowiedziałem, gdzie prowadzący przedstawiał wręcz no, takie powiedzmy przepisy na ciasto, gotowe patenty, co tym ludziom mówić i w jakich sytuacjach. Nie mówię tu, że były to jakieś wyrafinowane techniki manipulacji, natomiast były to takie gotowe patenty, które faktycznie mogą pomagać w życiu takim zwłaszcza z trudnym pacjentem, gdzie wiele rzeczy trzeba tłumaczyć, gdzie ten pacjent stara się zwrócić na siebie jak najwięcej uwagi, tak żeby i przekazać mu jakąś informację, ale jednocześnie nie zostawić go bez poczucia, że został pozostawiony samopas, czy odczuwa jakiś niedosyt informacji. Bo właśnie wydaje się, że może to jest sposób, żebyśmy dyskutowali o współpracy i komunikacji, żeby właśnie, bo tutaj studenci zrobili super robotę, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, myślę, że pewnie nieświadomie, ale tematy były dobrane tak, że siłą rzeczy o tej współpracy musieliśmy dyskutować i jak było widać, że jakby ta współpraca, ta komunikacja była dla tych, którzy siedzieli i słuchali tego, bardzo ważna, ale ona była przemycona w taki naturalny sposób, nie? Że jeśli rozmawiamy o transplantacji... To wynikało, nie? Po prostu jakby ze złożoności zadań tego zespołu i te też dużo uwagi zwracano na to, że w zasadzie bez tej nici porozumienia to w zasadzie to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, byłoby niemożliwe do zrealizowania albo co najmniej bardzo trudne. Także myślę, że wychodzimy stąd z bardzo pozytywnymi emocjami. Mam nadzieję, że widzimy się za rok. I zapraszamy na VI, tak jest. Konferencję TIVA 2020. Tak jest. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Tę i inne audycje znajdziesz na stronie krewmus.pl, w aplikacjach do słuchania podcastów i na YouTubie. Do usłyszenia za tydzień.